Witam Was wszystkich na moim kanale w ten piękny jesienny dzień w Korei. Mamy początek listopada i tutaj jesień dopiero zaczyna się rozkręcać. Słyszałam, że w Polsce już zimno, no ale u nas liście tak naprawdę dopiero zaczynają spadać. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co od dłuższego czasu mnie naprawdę nurtowało. W zeszłe lato byłam w Polsce i zauważyłam, że naprawdę bardzo dużo ludzi czyta. Naprawdę mnie to zdziwiło. Pamiętam na przykład, jadąc pociągiem, siedziałam w przedziale, gdzie było 9 osób, no i prawie wszyscy czytali. Bez względu na wiek, wszyscy siedzieli w książce czy w czytniku. Było to naprawdę miłe zaskoczenie, bo w Korei widok książek jest naprawdę rzadkością. To, co najczęściej zobaczymy w metrze czy w autobusie, to po prostu ogromne morze telefonów. Po prostu telefon, 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 telefon. Wszyscy siedzą w telefonach. Czy to więc oznacza, że Koreańczycy nie czytają? Już od dłuższego czasu zastanawia mnie ten temat i mam nadzieję, że dzisiaj go razem rozwikłamy. Zacznijmy od tego, że widok ogromnego morza telefonów jest dosyć wymowny i z łatwością można by dojść do wniosku, że Koreańczycy zapomnieli o książkach. Jak wiecie, trochę już poszperałam w tym temacie i okazuje się, że Polacy i Koreańczycy mają naprawdę różne nawyki czytelnicze. Polacy lubią zabierać ze sobą książki, chętnie też korzystają z czytelników, czy to w transporcie publicznym, czy to czekając na lekarza, czy to w przerwie obiadowej. My po prostu lubimy czytać, zabierać ze sobą te książki, gdzie nam się podoba. Koreańczycy za to raczej nie zabierają ze sobą książek i jeszcze nigdy nie udało mi się zobaczyć Koreańczyka z czytelnikiem. Powiem Wam zresztą całkiem zabawną sytuację, która mi się wydarzyła właśnie z czytelnikiem. Pewnego razu jechałam sobie metrem, a akurat złożyło się tak, że jechałam dosyć długo, pewnie jechałam, żeby się spotkać z Hyunu. My akurat mieszkamy jeszcze na przeciwnych końcach Seulu, więc dojechanie do siebie zajmuje naprawdę kupę czasu. No ale jak zwykle zabrałam ze sobą czytelnik, no bo co ja mogę robić w metrze? Chyba nie będę siedzieć i scrollować godzinami. Zresztą w metrze też rzadko zdarza się mieć fajny widok, ponieważ metro raczej, jak wiecie, jest pod ziemią, no i w sumie nie ma na co się patrzeć. Na ludzi, na ściany, no w sumie lubię się patrzeć na ludzi, ale w Korei to raczej lepiej unikać takich sytuacji. Koreańczycy tego nie lubią. Siedziałam tak ze swoim czytelnikiem tutaj i czytałam sobie spokojnie, aż nagle Koreanka siedząca obok mnie się bardzo zdziwiła i zapytała, cóż tu takiego trzymam w ręce? No ja tak myślę, o co jej chodzi? Wytłumaczyłam jej więc tak na chłopski rozum, czym jest czytelnik elektroniczny i uwierzcie mi, to był pierwszy raz, kiedy ona zobaczyła właśnie takie urządzonko. Bardzo się zachwyciła, stwierdziła, że z chęcią by taki kupiła. No i trochę sobie o tym porozmawiałyśmy, ale ogólnie no w sumie aż tak bardzo się nie zdziwiłam, ponieważ wiedziałam już wcześniej, że w Korei no czytelniki raczej nie są zbyt popularne. Bardzo ciężko jest dostać Kindle, czyli no jak niektórzy z Was wiedzą, taką najpopularniejszą markę takich czytników w Polsce między innymi. I Koreańczycy mają niby swoje urządzenia, swoje marki, ale one są cholernie drogie. Kiedyś chciałam właśnie kupić Kindle dla Hyunu na urodziny i kurczę, ile miałam z tym zachodu. Ostatecznie nie kupiłam mu niczego w Korei, tylko jak mnie odwiedzał w Polsce akurat, no to po prostu zamówiłam prezent do Polski i mu go wręczyłam, bo miałam problemy z zamówieniem Kindle do Korei, a te czytniki w Korei no po prostu miały jakieś niebotyczne ceny. Niestety mi było na to totalnie. Ale wracając do tematu, czy to wszystko oznacza, że Koreańczycy totalnie nie czytają? Otóż okazuje się, że Koreańczycy naprawdę bardzo dużo czytają. Ale co? Ja, Koreańczycy uwielbiają komiksy albo powieści internetowe, więc jak zobaczycie Koreańczyka, który tutaj sobie coś scrolluje na telefonie, to wcale nie znaczy, że bezmyślnie scrolluje TikToka, to może oznaczać, że wciągnął się w naprawdę bardzo dobry komiks albo powieść internetową. I to jest akurat bardzo ciekawe, bo no tak jak oni nie bardzo wiedzą, co to może być czytnik, tak my Polacy nie bardzo czytamy komiksy na telefonie, raczej to nie jest coś, co nas tak interesuje. A tutaj w Korei komiksy to jest naprawdę ogromna rzecz. Mnóstwo kasy się w to ładuje, twórcy komiksów stają się naprawdę popularnymi osobami, często występują w telewizji jako gwiazdy, więc komiksy w Korei to jest duża rzecz. Każdy Koreańczyk czyta komiksy. W Korei nawet jest taka specjalna aplikacja, która nazywa się Naver Webtoon i to właśnie na niej
częściej Koreańczycy czytają komiksy. Ja też czasami czytam, ponieważ można wiele komiksów czytać za darmo i jest to naprawdę super rzecz, jeśli uczycie się języka koreańskiego. I uwaga, tutaj muszę sięgnąć po swoje notatki, bo zrobiłam research i okazuje się, że Koreańczycy rocznie czytają 3,9 książek, jednak okazuje się, że po odjęciu komiksów ta liczba spada do 1,7 książek przeczytanych rocznie. Więc tutaj możecie zobaczyć, jak ogromna jest rola komiksów. Wynika z tego, że Koreańczycy obecnie nie czytają zbyt wiele książek i jest to prawda. Ale niekoniecznie oznacza to, że oni w ogóle nie czytają. No i tak jeszcze wracając do tych książek, które czytają, no to bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w księgarniach bardzo ważną rolę pełnią książki samorozwojowe. Jeśli Koreańczycy czytają książki, to bardzo często wybór właśnie pada na takie książki. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, bo w Polsce raczej ta sekcja książek nie jest aż tak popularna, wydaje mi się, jakby tak porównać. No więc takie tendencje czytelnicze naprawdę bardzo się różnią. Oczywiście nie chcę tutaj stawiać takiej opinii, że Koreańczycy to w ogóle nie czytają, że czytają tylko jakieś książki o samorozwoju, no bo to nieprawda. Byłam w koreańskich księgarniach i jak się tam wejdzie, to jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy czytają. Akurat bardzo fajne jest to, że na przykład w takiej największej księgarni, sieci księgarni w Korei, Kyobomungo, można sobie usiąść i czytać książki bez ich kupowania. Czyli zwykle mamy wystawione książki do czytania i książki, które możemy kupić. No więc w tych księgarniach zawsze znajduje się mnóstwo ludzi, którzy siedzą zaczytani. Ale właśnie jak pomyśleć o tej proporcjonalności tego, co czytają Koreańczycy, no to tutaj widać, że jednak komiksy wygrywają, totalnie wygrywają i stąd biorą się często właśnie te morza telefonów. Dobra, przejdźmy do wyciągnięcia takich ostatecznych wniosków. No więc z tego, co Wam powiedziałam, mogłoby się wydawać, że Koreańczycy tak ogólnie nie bardzo lubią książki. Jednakże robiąc mój ogromny research internetowy, okazało się, że w przypadku Polaków około 43% Polaków czyta książki. A w przypadku Koreańczyków jest to 44%, czyli jak widzicie, tak naprawdę nie ma zbyt wielkiej różnicy. No niby wychodzi nawet na to, że Koreańczycy czytają więcej niż Polacy, tylko właśnie zobaczcie, jak bardzo mogą różnić się te tendencje czytelnicze i jakie to może pozostawiać pozory, no bo ja przez bardzo, bardzo długi czas byłam przekonana, że oni po prostu bezmyślnie skorolują, nic tam ciekawego nie wkładają do tych głów, tylko są jak takie zombie z tymi telefonami. No właśnie, niekoniecznie. No i to by było na tyle. Jest to temat, który od dawna uważałam za ciekawy. Cieszę się, że udało mi się go dzisiaj omówić. No i fajnego dnia, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! Ale dawno Wam nie nagrywałam takiego filmiku tematycznego. Fajna sprawa, ale kurczę, troszkę wyszłam z sprawy, więc obiecuję, że będę nagrywać więcej takich filmów na fajne tematy.